i ze Stanów Zjednoczonych było, i szef FBI był, i wszystko było. Od 8 do 14 czerwca 1987 roku Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. O znaczeniu tamtej wizyty przypomina Witold Banach. Wizyta Jana Pawła II w 1987 roku miała znaczenie wyjątkowe, choćby przez to, że papież odwiedził miejsca symboliczne dla Solidarności i Polaków, przypomina prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Są dwie takie, myślę, najważniejsze kwestie, które przyszły do wizyty. To jest spotkanie prześwięta na zasób. I tak jest, oni pójdą na mszę, wykaszlą się tutaj w tej szeligowskiej, bo popracować się piątek, wahanendę, pokaszlą na tych mszach, bo tam w kościele rzymskokatolickim mają zimno i już. Tak. Czy jest solidarność, gdy wypowiada solidarność, rozlegają się pracy własne. A Westerplatte mówi z kolei te słynne słowa, jest skierowane do młodzieży, że każdy z was młody musi wyczepić własne swoje Westerplatte, czyli jakieś kwestie dotyczące wartości, poglądów, rzeczy najistotniejszych. Się broni tak, jak ta symboliczna obrona Westerplatte. Prezes Instytutu przypomina, że kilkudniowa pielgrzymka w 1987 roku w niezwykły sposób podziałała na Polaków, którzy byli wtedy pogrążeni w PRL-owskiej beznadziei. Ta pielgrzymka podziałała, bo dodała siłę w tym okresie wielkiego arazmu, zmęczenia, ludzi w krasie, to młode pokolenie, młodzież, która lęku ustanowionego nie zaznała, na trafę wtedy na studia. Tu w JZS mamy tą falę strajkową, odwołującą się wyraźnie znowu do postulatów solidarnościowych. Siłę do tego przyniosła ta pielgrzymka 87. Upamiętnić tamte wydarzenia IPN uruchomił portal poświęcony właśnie trzeciej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, mówi dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk. Ten portal jest tak zrobiony, materiał tak dobrany, że rzeczywiście odbiorca będzie mógł poczuć atmosferę tamtego czasu, tego spotkania z Janem Pawłem i po przymknięciu oczu trochę przenieść się w czasie do roku 87 i stanąć gdzieś w tłumie, który słuchał Jana Pawła, który był na trasie jego przemarszu. Ale też bardzo znamy zależało na tym, żeby pokazać, jak władza komunistyczna przygotowywała się do tej wizyty, jak na przykład wyglądały negocjacje ze stroną kościelną, jak zabezpieczano właśnie te potencjalne ogniska niebezpieczne z punktu widzenia władzy, czyli ludzi Solidarności i innych ugrupowań, które z punktu widzenia władzy mogły zrobić rzeczy niekorzystne. W związku z tym podejmowano szereg działań prewencyjnych, jak chociażby aresztowania tuż przed przyjazdem Jana Pawła do danego miasta. Intensyfikowano działania inwigilacyjne, intensyfikowano pracę z osobowymi źródłami informacji, werbowano specjalnie do zabezpieczenia tej wizyty, zabezpieczenia w sensie nie ochrony osobistej Jana Pawła II, ale zabezpieczenia własnego interesu partii i władzy komunistycznej w Polsce. Marzena Kruk przypomina, że dla ówczesnych władz przyjazd papieża do Polski był sporym problemem. Wizyta Jana Pawła to są kamery z całego świata. To nie są już tylko kamery z Polski czy bloku państw komunistycznych, ale z Janem Pawłem zawsze pełzi w 87 roku. Na pewno przyjeżdżają kamery z całego świata i te wszystkie transparenty, te wszystkie napisy, te hasła, które spontanicznie były wznoszone. Władza komunistyczna, Służba Bezpieczeństwa doskonale sobie zdawała z tego sprawę, że będą takie rzeczy się działy, jeśli dopuszczą do tego, żeby osoby aktywne wzięły udział w tych spotkaniach z Janem Pawłem i robiły wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Dlatego na przykład aresztowania prewencyjne na dzień przed przyjazdem Jana Pawła, tak jak chociażby w Gdańsku. Ale to był schemat powtórzony we wszystkich miejscach. No tak, to jest człowiek, ale oni zrobili tak jak Rosjanie ze Stalina, więc pójść, to oni tak papieżą. Nie rozumieją, że człowiek jest na usługach Jachwę, a oni Jachwę nie mogą uznać, Jachwę nie mogą przyjąć i sobie robią, wiesz. No. Dobra. Koniec. Wcześniej powinna być przez rodziców.
Radio Conchita, także proszę być z nami. Nie da się blokować takie treści. Również też jako student informatyki mam trochę pojęcie na temat tego, jak to wszystko jest zbudowane i jak to działa. Miałbym takie zasadnicze pytanie, jak zweryfikować, kto w danej chwili komputera używa, bo owszem, pewnie można zablokować dane treści i to się robi, są narzędzia dostępne do tego, głównie dla rodziców, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że dziecko samo dobrowolnie zdecyduje sobie, że o tych treści nie będę oglądał. Na razie przychodzą do roboty. Na tą stronę, czy będę, nie wiem, poustawiam blokady jakieś, które mi zablokują dany dostęp do treści. No takie różne chamiłki, no to przecież to powiedział Bielecki, nawet sam to powiedział. No. Chamiłki, no, chamiłki. Kto w aktualnej chwili go używa. Robocop to mało, chłop, że przychodzi, Robocop. To mało, ale chamiłki. I pewnie to nie stanowi żadnego problemu. Jakie spojrzenia, jakie wiesz, obcinania w tramwaju, w autobusie. Kto w danej chwili używa tego komputera? Chamiłki. Ja mogę sobie pomyśleć na przykład Robocop. Komputera mojej mamy, gdy na której przychodzi tutaj chłop, nie jest blokowany Robocop. Do tych treści. Bez problemu sobie wyszukam wszystko, czego chcę. A dzieci tym bardziej są jeszcze bardziej cwane pewnie i przebiegłe w tych sprawach, potrafią rodziców wozić za nos w przeróżne sposoby, więc tutaj nie wiem, należałoby prawdopodobnie... Moje dziecko jest chytre, przebiegłe, no, wozić rodziców za nos, no to wiadomo. Komputera, bo innej opcji chyba nie ma, a to już jest wtedy faktycznie godzenie w wolność według mnie, no bo... Moje baby. Wtedy konkretnie śledzimy wiesz, to, co i co by chciało, no nic nie zrobić, moje baby, nic nie zrobić tutaj. W komputerze, przez internet. Moje baby. To by zakrywało już trochę o jakiś paradoks i nie wiem, na ile byłoby to wykonalne. Poza tym pewnie byłaby wtedy masa nadużyć od raz. Ze względu na właśnie możliwość śledzenia konkretnie każdego ruchu w komputerze i przypisania go do konkretnej osoby. Ja powiem szczerze, że nie widzę moje tutaj baby. Przypisywania konkretnego komputera do danej osoby. Po pierwsze, już od strony czysto prawnej można wymusić przez dostawców usług. No cześć, Rysiu, cześć. Rejestracji dzieci są przebiegłe, dzieci są chytre, tutaj, a co mają być niechytre? Dzieci. Z kolei nie można tutaj zapominać o roli rodzica. Rodzic wprawdzie pokoleniowo będzie słabszy, jeżeli chodzi o obsługę sprzętu nowego, wchodzącego na rynek dziecku. Tutaj zawsze będzie miał przewagę. Obserwujemy, co jako widzę różnicę między moimi rodzicami, a mną, między moim bratem młodszym jeszcze ode mnie, a rodzicami jest jeszcze większy. Teraz można zapominać o roli rodziców, żeby również starali się nadążyć za technologią, żeby oni kontrolowali. Prosta sprawa. Rodzic może mieć dostęp do takich treści, ale musi wiedzieć, co jego dziecko robi w sieci. Bo to też jest bardzo ważne. Co robi w sieci? Rodzic musi wiedzieć. Rodzic wszystko musi wiedzieć. Co jego dziecko, robi w sieci, to w sieci tam są za śmieci. Także widzicie Państwo, to jest Radio Maryja i Radio Maryja to boi się na przykład, żeby może w sieci nie było jakiego czegoś tam, może przeciwko papieżowi, przeciwko kościołowi katolickiemu, ale to chyba nie tędy droga. Świadkowie Jehowy, jak idą od drzwi do drzwi, szerzymy dziś Jehowy słowa treść. To Świadkowie Jehowy są z ludźmi, są narażeni też na różne szykany, ale to jest prawda przynajmniej, nie boją się.